Cześć, z tej strony Krzysiek i witam wszystkich bardzo serdecznie już w 10 odcinku z serii Jak zarobić, ale się nie narobić. Od 9 odcinka już minęła masa czasu, no ale znalazłem dość ciekawy sposób. Pozwoli nam zarabiać gdzieś 20 CZ tygodniowo, ale będziemy tylko marnować w każdy tydzień po 5 minut. Ale zanim będziemy mieli tak łatwo, musimy wykonać pewne zadanie, które zajmie nam ze 30 minut. Ja tym razem będę jakby ten film nagrywał trochę inaczej, bo teraz dodaję głos, a ogólnie nagranie już jest. Dobra, zaczynamy u Michat High, spiszemy High, Wooden Stake, yes. I idziemy do sprzedawcy mebli. Ogólnie na początek potrzebujemy tak z 80 platynków, no i także premium account. Formuła zawsze jest ta sama, będzie zresztą napisana w opisie High, Wooden Stake, yes. Trzeba będzie tak pisać do każdego NPC. Może poza ostatnim, przynajmniej w tym drugim zadaniu. No, dlatego piszemy to samo, on wtedy nam sprzeda właśnie Wooden Stake za 5000 zł. Ja tego nie piszę na filmie, bo tego normalnego, jakby pierwszego sposobu z nim nawet nie można powtórzyć, poza tym mi się nie opłaca. To się robiło tylko za pierwszym razem, później to już wygląda to nieco inaczej. Ogólnie będziemy chodzić do różnych mnichów z różnych miast, tam nie wiem ile ich będzie, pewnie z 10. I to jest ogólnie nasze zadanie. Nie musimy się bić z żadnymi potworami ani nic. A jeśli będziemy chcieli powtarzać zadanie, ale to już drugie, co trwa 5 minut, potrzebny nam będzie wykonany Eleonore Missing Ring Quest. Po prostu musimy mieć zablokowaną Marianę. No a tutaj pierwsze miasto to będzie Karlin. Jak coś, to wszystkie miasta będziecie mieli w opisie, jeśli znacie położenie tych mnichów, ale tutaj będzie ogólnie pokazane, jak się do nich dostać. Będą tam przeskoki, jak uznajmy z miasta do miasta. No a ten na Karlinie to właściwie obok depo jest. A może wytłumaczę bardziej, o co chodzi w tym queście. Mamy po prostu ten, wiecie, Wooden Stake. Mamy po prostu go pobłogosławić. Potrzebujemy wielu tak błogosławień. No, po prostu idziemy do wielu mnichów, żeby oni tam pobłogosławili nam to i po prostu będziemy mieli Blessed Wooden Stake. Służy to do zbierania kurzu z demona i z wampira. Kurz można dość sporo, no za fajną sumkę sprzedawać. Możecie sobie zatrzymać pierwsze, a dopiero resztę sprzedawać. No tutaj na początek się tak fajnie składa, że jest Karlin i później już nawet nie musimy płynąć statkiem, chociaż można. I lecimy na Abdarir. No właśnie. Ten Blessed Wooden Stake chodzi około 2,5 CC, no ale za każdym razem musimy zapłacić te 0,5 CC, żeby kupić normalnie ten Wooden Stake. Jeśli chcecie pierwszego tygodnia wykonać to dwa razy, bo w pierwszym tygodniu jest to możliwe. Za pierwszym razem jest to możliwe, bo najpierw wykonujemy to zadanie dłuższe i dostajemy tak naprawdę to samo. I możemy wykonać te krótsze, później wykonujemy tylko te krótsze. A więc możecie kupić od razu na Tchaisie dwa te Wooden Stake'i, wtedy jeden CC wiadomo. Za bardzo nie wiem, co tu jeszcze opisywać w tym sposobie, bo naprawdę to tylko trzeba chodzić do każdego tego. A później jeszcze wysłuchajcie przy ostatnim, już ten na Marianie, formuła będzie minimalnie się różniła. Może trochę o serii ogólnie, jak jest teraz sytuacja. Powiem, no jest jeszcze jakiś tam sposób, ale no przyznam, że trochę jednak trzeba będzie porobić. A więc myślę, że będzie następna seria Jak zarobić, już bez ale się nie narobić. A to będzie raczej już ostatni odcinek z tej serii. No wiadomo, może tam jeszcze olśni, coś takiego. I będę miał następny taki fajny sposób. No to pewnie będzie kontynuacja, ale na razie to tylko te 10 sposobów. A jak zarobić, no to pewnie sporo tego będzie, bo w końcu jest wiele sposobów na zarobek, a jeśli czas nie gra roli. No tutaj mamy mnicha na Venor. No jeśli nie mylę, następny będzie najgorszy, bo jest na Kazardon. Wiadomo, możemy zawalać z buta, ale nie polecam.
polecam po prostu popłynąć statkiem na Koh Mae, a z Koh Mae idziemy na Palowiec i dopiero płyniemy na Kazardon. No i wtedy można skupić jeszcze od razu ten bilet i tam zobaczycie, którym tam wagonikiem trzeba pojechać, żeby po prostu przeniosło nas od razu do tego mnicha. A, najpierw na Edron, sorry, bo dopiero z dronu można na Kormaję. No, zejdziemy do tego tunelu i tam będzie dalej ten Palowiec. A, no, oczywiście wspomniałem o tym, że skoro można to niby robić na każdym levelu, no to można się właściwie zaopatrzyć. Znaczy, niekoniecznie level gra rolę. Po prostu ustawiamy jakąś postać, którą się logujemy raz na tydzień w tamtym miejscu, tylko najpierw mu kupimy tych wooden stake'ów parę, żeby on po prostu nam to za każdym razem pobłogosławił. To też jest niezłe rozwiązanie, szczególnie gdy mamy parę postaci oczywiście premium, tylko wiadomo, skillowanie offline na przykład, to trzeba będzie sobie jakoś odpuścić. Też problemem nie jest po prostu skillować na Liberty Bay, a płynąć na Marianę. No i zobaczycie, ja kupiłem ten bilet. Ticket jest, to mnie 250 kosztowało, no i używamy tego. To się chyba za pierwszym razem pomyliłem, bo użyłem drugiego. Używamy pierwszego, a później drugiego. No i stąd do High Wooden Stake jest. Wracamy na Palowiec, no i wiadomo, płyniemy na Koh Mae, później na Edron. I właśnie na Edron chyba będzie już następny ten mnich. Ale już przyznam, że to będzie zachodu, jeśli będziemy to robić na paru postaciach. Najpierw każda będzie musiała chodzić po tych wszystkich miastach, no ale potem będzie z górki. No ale też trzeba uważać na serwer, bo jeśli będziemy mieli tych plus wooden stake'ów, naprawdę zasypiemy serwer, to wiadomo, że cena spadnie. Czyli trzeba to jakoś taktycznie tak zrobić, żeby się najbardziej opłacało nam. Jeszcze tam będziecie mieli w opisie, czy na pewno nie ma ograniczenia levelowego. No nie wydaje mi się, że po co miałoby być, skoro tu nie ma ani potworów, ani bramek levelowych, ani nic. Ale to sprawdzę jeszcze ostatecznie, tam zajrzyjcie do opisu. Jeśli nie będzie napisane od którego levela, to znaczy, że od każdego. Będzie chyba najdłuższy odcinek z serii, jak zrobić, ale się nie narobić. Właściwie mógłbym powiedzieć wam po prostu, gdzie są ci migowie, no ale wiadomo, lepiej pokazać. Dodaj następny. Coś mi się wydaje, że jeszcze będzie chyba Darashian, Knachmun, Port Hope, Liberty Bay. Te miasta są tak ładnie ustawione podczas tego questa. Może to po prostu tak myśleli, żeby jak było najlepszy sposób, że kolejnościowo. Bo na przykład z Venom na Edron to 40 chyba GP, później na Koh Mae, na Kazardon, wracamy znowu na Edron. No i tak ładnie z hajsem nawet nie trzeba tyle płacić. No wiadomo, Dalashian, Krachman, Port Hope to blisko siebie. Ale trzeba uważać, bo możemy nas ten na Ghost Ship wywalić, no ale to nie jest problem. No, sorki, jeśli tu będą jakieś cięcia w nagraniu, bo ja po prostu się zastanawiałem, gdzie jest ten mnich.
Właśnie, jeśli macie jakieś propozycje, no nie wiem, może na jakąś następną serię, no to możecie oczywiście napisać. Ja to tam rozważę. Nie, żebym nie miał pomysłów, no ale może będziecie mieli lepszy. Patrzcie zawsze na minimapę, żeby się orientować, gdzie jestem, gdyby było jakieś cięcie. No ale na przeskok to pewnie opalę pól tylko. No i zeskakujemy jak najwyżej się da. I mamy naszego super mnicha. Wracamy na statek. Tu mnie zdziwiła jedna rzecz. Skoro Ankrachmun i Dadasz jest tak blisko siebie, to czemu płacić aż 100 GP? Tego nie pojmuję. A ja tu weszłem właśnie trochę niestandardowo drogą, bo można było po prostu wyjść przejściem, a ja portalem skoczyłem, ale mniejsze. A, i tu jak będziemy na podschodach, to można użyć tej łódki malutkiej. Trzeba popłynąć od razu do centrum, tylko nie ma po co iść z buta. No i zbliżamy się już do ostatniego mnicha.
Ten będzie na Liberty Bay, a już ten jakby od nowej misji będzie na Merianie. Co płyniemy właśnie z Liberty Bay. No i tu jest już nasz ten ostatni mnich. No i dopiero teraz nam się przyda ten Eleonore Missing Ring Quest. Tu już powinniśmy zdobyć nasz pierwszy Blessed Wooden Stake. A i przypominam o tym, że teraz chyba bardziej się wezmę za te remake'i, bo niektóre filmy z mojego kanału po prostu się nie podobają. No a jakby pokazywać się ze złej strony to nie wypada. Jeśli już robić coś to dobrze, a nie że teraz będę miał tutaj złych filmów jakby dobrych i akurat tyś palenia ten zły, no to wiadomo jak to będzie. Zacznę chyba od free account, żeby po prostu na facu nie latać na facu. A, no i tak zawsze będziemy wracać, to nas nie wywali przy statku, tylko tam u góry Liberty Bay. No i tutaj jedyny taki wyróżniający się domek, który jest przy morzu, to jest właśnie tego szamana. To chyba pierwsze potwory, które w ogóle spotykamy po drodze, nie, tam jeszcze szczury były. No i tutaj piszemy tak samo High Wooden Stake, tylko napiszemy Wooden Stake, piszemy jeszcze raz Wooden Stake i dopiero jest. Po tym to się różni. High Wooden Stake, jest. No i tak będziemy już u niego ciągle zgarniali raz na tydzień. Dobra, to będzie na tyle. Jeśli się przydałem, możecie stawić łapkę w górę, możecie napisać jakąś fajną opinię w swoich komentarzach i tak dalej, propozycje i w ogóle. A jeśli jesteś nowy na moim kanale, możecie stawić suba, żeby widzieć najnowsze odcinki. Trzymajcie się, cześć.